Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, zaczynajmy sobie kolejny odcinek z tej gry. I wiecie co, zacznę od zmiany samochodu. Tak jest. Zmieniamy samochód na Mazda MX-5, dlatego że to jest jak na razie dostępny jedyny tylnonapędowiec w tej grze. Co to? No dobra. Co to? Okej, okay. No dobra, bierzemy. Tylko zmieniłbym, co bym zmienił? Kolorek bym zmienił. Tu mamy paint. Damy, o pięknie, czarną mazdunię. I dobra, chodźmy na drift. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Dostałem od was szereg wskazówek, żeby jednak nie trzymać się zewnętrznej, tylko wewnętrznej, bo tam też można zahaczyć te pasy. No zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem z tylnonapędowcem. Pisaliście mi też, że przednionapędowcem paradoksalnie w tej grze driftuje się lepiej. Sprawdzimy to wszystko. No już wam powiem, że tutaj kuperka lepiej zarzuca niż tam. Czuć, że to jest tylny napęd, a nie udawany tylny napęd. Ale dobra, to jeszcze nie koniec. Ja pierdzielę, i tak idzie kiepsko. No dobra, całkiem nieźle. Ale to jeszcze nie koniec driftu. O, ale nie, no tutaj się... Tutaj można opanować ten samochód, to nie jest to co tam. Kurde. Sporo lepiej. Sporo lepiej, naprawdę, dużo lepiej. Staram się tutaj skupić jak najbardziej. Oh yeah! No moi drodzy, bez porównania! O nie! Ach! Nie pykło. Ale i tak mam sporą przewagę tutaj. No ale jeszcze mogę to przepieprzyć. Oh yeah! Pięknie! Tak, to właśnie chciałem zobaczyć. Raz spieprzyłem totalnie, ale i tak udało mi się chyba wygrać. Udało się wygrać bez problemu, moi drodzy, fantastycznie. Tylko tylnonapędowce w tej grze, moi drodzy, do driftów, absolutnie. No dobra, jedziemy dalej, co tu mamy? No niestety cirkut, musimy robić 3 okrążenia, lecimy. Poziom trudny, 300 dolców za ukończenie jako pierwszy. Nie ma problemu. Myślę, że się uda, Mazdą. Z tego co pamiętam, jak robiłem wyzwanie dla Kemota, skręcało się całkiem dobrze. Zobaczymy, jak będzie teraz. Okej. What the fuck? Nieźle zarzuciło na początku. Ojej, bez kitu. Ten samochód strasznie skręca. Strasznie dobrze, oczywiście. A, jaki który to jest wyścig? Ojej, to jest ten z tramwajem. Aha, tu będziemy jechać przez góry. Zobaczymy. No, nie dają odpuścić tutaj, o nie. Wow, jak ten wóz skręca. Słyszę, jak nitra używają te gamonie z tyłu. Ha. Ej, oni się naprawdę łudzą, że mnie dogonią. No, słucham? Ej, wracaj tu. Golf... Co ty tak skręcasz? No, napiszcie mi w komentarzach, czy golfy w tej grze tak skręcają? Jedziemy na ten słynny odcinek. Wiecie jaki. Już nie będę powtarzał, no bo czasami oglądają małe dzieci. I to tak brzydko czasami, co nie? Potem piszą do mnie ludzie rzeczy, że Lucek taki niedobry jest i mówi brzydkie rzeczy. Ale to znowu taki sam skrót, tylko tym razem to jest skrót ku, ale murzyński. Taki szeroki był, widzieliście. Albo jak ten Jabba z tych, z Gwiezdnych Wojen. Jabba z Gwiezdnych Wojen w kształcie penisa, o Boże. Nie, ja jestem za długo kawalerem, autentycznie. To naprawdę źle wpływa na człowieka. W ogóle takie moje małe spostrzeżenie, że nie spotkałem ani jednego faceta. Ja nie mówię, że małżeństwa są zdrowe czy niezdrowe, nie o to mi chodzi. Ale nie spotkałem ani jednego faceta, który będąc kawalerem zachowywałby się normalnie w wieku lat 40. Każdy jakiś taki człowiek w wieku lat 40, który jest kawalerem, jest bardzo dziwny. Naprawdę.
Chyba że dziwni są małżonkowie. W sensie, no, małżonek jest dziwny w stosunku do tego właśnie kawalera. No bo w sensie my spotykamy więcej ma... O ty w mor... Dobra, koniec o małżonkach. To nie było fajne. No nie. Co to w ogóle był za samochód? Nawet nie potrafię go rozpoznać. W sensie ja wiem, że to jest nielicencjonowany, ale nie potrafię go nawet porównać do jakiegoś licencjonowanego jakiegokolwiek. Chyba, że wy macie jakieś porównanie. Gonimy tutaj tą 305 chyba. Mam pomysł. O! Nie da się spychać? Cholera. Nie mam już nitra niestety. Aha. Pisaliście mi o tych punktach stylu, że za nie dostaje się jakieś tam unikalne rzeczy albo jakieś nowe naklejki, tego typu sprawy. No dobra, tylko nie można też za bardzo driftować, no bo chodzi nam o to, aby wygrać. Widzę, że ten Golf nie chce odpuścić ani trochę i pragnie pogrążyć mnie tutaj konkretnie, więc ja nie mogę się tu pomylić. I chyba pojadę teraz naokoło, bo widzę, że to się bardziej tutaj chyba opłaca. Tam trzeba mocno przyhamować przy tym ostrym skręcie. O ty Golfino jedna. Kurde, co za wieś-tun. W ogóle tu wszystko jest wieś-tunem. O właśnie, będziemy draftować się punktów na pieprzy. I zaraz wygram jakiś silnik turbo doładowany. Jakiś silnik ultra z Worda. No dobra, uwaga. Wow! No znowu ty! No jakim cudem? Kurde! Nie wiem, restartuj się cokolwiek. Ja pierdzielę. No kurde, znowu w tym samym miejscu. Co? O! 240 SX, fajnie. Już się pojawił. Trzeba będzie go kupić, no bo on ma też napęd na tył. A to jest naprawdę bardzo fajny samochód. Dobra, ej, słuchajcie, Golf widzę, że troszeczkę zwolnił. No i gdzie tak przyspieszył po tym zakręcie? Teraz musi się rozwalić. Ostatnie okrążenie, cholera jasna. Hamuj! Hamuj! Fuck! Okej, ostatnie okrążenie kolejnego wyścigu. Zdobyłem 2999 punktów stylu. A jeszcze czeka mnie skok. Zostało mi trochę nitra, a za mną jest jakiś niebieski samochód i chyba to jest Peugeot. Bo innego tutaj niebieskiego raczej nie było. I mamy 3137 punktów stylu. Zobaczymy, czy za to coś dostanę ciekawego. Powinienem właściwie. Ukończyłem na pierwszej pozycji, ale powiem wam, że już naprawdę nie jest tak łatwiutko, jak było wcześniej. Zobaczmy. Total points. Nieźle. Jakieś nowe winyle. 300 takich. A race big. Dobra. Nic ciekawego. Ale dostałem jakąś nagrodę i to chyba będzie magazyn. Dobra. Wolę naprawdę tę Mazdę. Mogłem ją od początku wziąć, tak jak mi radziliście. Ale chciałem po swojemu. I niestety wybrałem Hondę. I naprawdę nie była tak szybka, jak wygląda. Niestety. Jedziemy kolejny wyścig. Teraz mamy tylko dwa okrążenia. Uuuuj! Co to się tu pojawiło? A, to ten. Przecież to jest Dodge Neon. Kurde. Normalny trafik. Ja się tak zastanawiam, co to kurczę... Jest i ten golfiarz! Wiecie, kto to jest golfiarz w ogóle? Golfiarz to jest tak naprawdę mały fan BMW. Naprawdę. A takich trzeba tępić. Chodź tu. Draftujemy go. I patrzcie, o tak! Pięknie! Tak jest. Elegancko. I wskaczy... O, już myślałem, że będę mógł wskoczyć tam, o. Ale ja sobie tutaj nabiję tych punktów stylu, moi drodzy. Yeah, zobaczcie. 3 razy 100. Ekstra. Zaraz będzie... Właśnie. Ciekawe, bo ja tam odblokowałem jakiś ten magazyn, jakieś nowe winyle. Fajnie tak. Tylko ja bym wolał jakieś części tuningowe, a nie jakieś kupy. Co to było? O nie.
draftujemy go. Właśnie, tak poczułem, że tutaj nawet drafting działa w tych wyścigach, wiecie. Spróbujemy właśnie na tym dodżu, jeśli się uda. Tu będą skoki. Ej, to ostatnie okrążenie, to nie przelepki. O, nie, spadaj. Tutaj jakoś dziwnie się samochód zachowuje, gdy uderzymy w jakiegoś trafika. To nie jest tak jak w Most Wanted albo w Wordzie, że samochody po prostu nie unoszą się w powietrzu, a tutaj tak zaczynają skakać, jakoś dziwnie się zachowywać. Naprawdę, to jest bardzo dziwne. Tutaj nie ma jeszcze hydrauliki, dopiero jest w Undergroundzie 2, ale tutaj nie ma gdzie używać tej hydrauliki. Może właśnie fajną opcją by było... No właśnie, bo w Undergroundzie 2 nie mieliśmy w ogóle gdzie użyć tej hydrauliki w zasadzie. Nie było żadnych zawodów do tego. Tylko właściwie w jeździe dowolnej sami dla siebie mogliśmy tej hydrauliki użyć, a tak jakichś konkretnych zawodów nie było, tylko można było podnieść tam poziom Koleś, do kogo ty się tak zwracasz, man? Zaraz będzie po tobie, zmiażdżę ciebie i będziesz płakał, mamusi w rękaw. Aha, dobra, nie. No, niech będzie to, chociaż, ja wiem, ja, dobra. Właśnie, przydałyby się chociaż te progi, te zderzaki, nic nie mamy, nic. Ale do mazy, o zobaczcie, a to jak to wygląda? Szkoda, że nie można obracać samochodu. Nie, zostawiam bez. Maska. Aha, bo to jakaś była ta unikalna. No nie wiem, to nic tu nie da rady zmienić na razie do diabła. Musimy jechać zawody. Zawody dragowe znowu. Uwielbiam, po prostu ubóstwiam. Świetnie. Tutaj mamy Hondę, ale jakąś nową. Tylko, że znowu pewnie napęd naprzód. O nie. O! Jak ona... Jak ona w ogóle... Dobra, jedziemy draftem. Jak ona w ogóle pokazała tamto? W sensie, żeby ruszać. Nie wiem, ale to było dziwne. Dobra, ale tamten Dodge, kurczę, wyrwał ładnie. I mnie gubi. Gubi mnie konkretnie. Nie podoba mi się to. Aż musimy powtórzyć. Bo on wygra ten wyścig. A, to już niedobrze. Trzeba się postarać na starcie. Tak jest! Łap go, Lucek! Tak, draftujemy dziada. Niestety w Mazdzie mamy tylko 5 biegów, z tego co pamiętam. Ale już praktycznie wygraliśmy. Oh yeah. Tak jest, na razie Dodge Neon. Udało się, chociaż było ciężko, no było ciężko. Ale fajnie, uwielbiam właśnie zawody dragowe. Tu się można popisać, a później, jak te samochody ulepszymy, tak będą wymiatać na tych dragach. Ło, nie mogę się doczekać. Czemu za kierownicą nie było żadnego kierowcy? Widzieliście to? Autentycznie. O, lipa. Ale lipa. Oj, nie wiem, czy go dogonię, żeby tylko strumień złapać. Cholera, jeszcze źle bieg wbiłem. Dogoń go, Mazda. Musi się udać, musi. Cholera, tu zaraz koniec będzie. Do diabła. Ależ skubaniec dobry jest. Źle biegi pozmieniałem, tu już koniec. O nie. Tak nie może być. Jest ciężko, powiem wam, że naprawdę nie jest łatwo. Od razu za niego się pakujemy. To chyba jedyne rozwiązanie tego problemu tutaj z tym gnojem. Ścigamy się! Oh yeah! O nie dam ci się, gnoju. Yeah! I kto wygra? Lucek, oczywiście.
Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Trzeba niestety draftować. Czuję, że brakuje mi mocy. Ten samochód jest dużo lepszy, ale ja też kiepsko zmieniam biegi. Przyznaję się bez bicia. Kiepsko mi idzie. Ale ten Dodge, no kurczę, wymiata tutaj. Ach. Yeah. Gdzie on tu jedzie? O, zaraz za mną. Szykuje się do wyprzedzania chyba. O nie, nie damy się. Ha, ha. O, tu jest zwężenie. Dobra, jakoś poszło. Będzie skok? Yeah! Ha, ha! Tak jest. Tego nie przebijesz, koleś. Najlepszy z najlepszych. I chyba ostatni już. Zobaczmy. O, tu będą chyba skoki. O, tak. Tu będą skoki. Ach! Ciężko trafić, naprawdę. Nie! Lipa. Już go nie dogonię. Gdzie on pojechał? Już go nie dogonię, koniec świata. Kurde. On ma za szybki samochód. Nie, dobra, ja złamiłem, no przyznaję się. No! Nie! Ech. Nie! Kurde. Nie mogę z tym z początkiem, kurczę, trafić w biegi. Ach. No nie mogę po prostu. Ach. Jeszcze raz do tego pick-upa trafiłem. Muszę się lewej strony trzymać. No, a teraz gdzie on był do cholery, no? Ja pierdolę, za każdym razem inaczej jest, czy co? Ach. Dobra, nie mam już nitra. Wszystko wciągnął mój samochód, moja Mazda. Ale zdaje się, że jestem na pierwszej pozycji i to się liczy. Nie jest łatwo, naprawdę. Na tym poziomie już trzeba się postarać, żeby wygrać. Nie! No, co on zrobił? Kurde. No, jak ona macha tymi łapami? Dobra, draftujemy tym razem. Złapiemy sobie kilka punktów za drafting. Dobra, i teraz go musimy wyprzedzić. Tak, moi drodzy. Idź! Idźmy! No! Ach! Wiem, żebym wygrał, bo już wszystkie mam zawody wygrane, ale nie popuszczę mu tego wyścigu. Opuszczaj te łapy. Jedziemy za tym dziadem. Będę się za nim trzymał. Jak znajdę odpowiednie miejsce, wyprzedzamy. Uwaga, 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 uwaga. Haha, zabijaj się! Tak! Ale gamoń! O tak! To było zwycięstwo na miarę ludzka. To mi się naprawdę podobało. To było fajne. Yeah. O tak. Powinienem teraz wygrać. Co? Nic nie wygrałem? Żadnych części, żadnego niczego? Tylko jakieś winyle? Cholera. Zobaczmy, co takiego wygra. Unikalne? Nie. X-Mon. Dobra. I tyle.
Tyle się staraj, jeździ, nie wiadomo co... aha, dobra, ta. Jeszcze żadnych nowych samochodów nie wygrywaj. No ogarnijcie temat. Dobra. Skoro mam chwilę czasu, to chodźmy pokonać Kemota. Quick Race. Co on tam? Drag wybrał. Golfinę. Gdzie on ma tą Golfinę? Coś tu za dużo tych samochodów. Jakiś się nowy pojawił, ale teraz mam tu gdzieś. Dobra. Tu chyba będzie tu? I który to był? Gdzieś tu tory jakieś były, coś takiego. Nie wiem, biorę pierwszy, to chyba ten był. Maximum, hard. No zobaczmy, myślę, że to. Cholera wie. W każdym razie i tak go pokonam. No ścigamy się na 1/4. No. Chwileczkę, nie no to nie, dobra to chyba. Yeah! Wow, ale prędkość. Je, draftujemy. Pięknie. Zaraz Lucek będzie pierwszy. Spokojnie go ogram. Na bank. Nawet nie wiem, jaki on miał tam czas. Ale to nie ważne. Wyprzedzimy go, czy nie? Milimetry. No dobra, Kemot. Szykuj się na przegraną. O to nadchodzę. Z nowym czasem. Muszę sobie zobaczyć, jaki miałeś tam. Yeah. A dla ciebie, koleś, dam inne wyzwanko. Drift. Czy ja mogę wybrać moją Mazdę? Customize car. Zobaczmy. Story. O nie. O Boże, tu trzeba samemu przerobić. Dobra, jedziemy stokowymi. Już czemu nie można tu wybrać tych z fabuły do diabła? Słuchaj. Mazda. Mazda MX-5. Jedziemy Drift Track 2. I proszę bardzo. Opponent skill hard. Okrążenia 10. Nie. Okrążenia 2. Okrążenia 2. I kto najwięcej punktów? Ja jadę sobie teraz i zobaczymy, kto ogarnie lepiej. Zobaczymy. Wyzwanie dla Kemota. Podejście numer 1. O fuck. Nie jest to zbyt szybki samochód. Ale jak na początek powinien wystarczyć. Dobra. Mało brakowało, ale się udało. Dobrze. Haha! Kemot! Pokonasz mnie czy nie? 22 394 punkty. Koleś, życzę ci powodzenia. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w tym... Co to było? Free run? A, myślałem, że dowolna jazda. No to się po prostu tak ojedzie. Dobra, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!